Excel, jak zrobić histogram w Excelu. E, pokażę Wam tutaj na bazie danych, jak zrobić bardzo szybko histogram w Excelu. E, mamy tutaj jakąś bazę danych, Iga Świątek, sobie gra i tutaj mamy taką kolumnę L, która przedstawia ilości gemów w danym meczu. Czyli tutaj mamy 18, 17 gemów, 18, 13. I byśmy chcieli. Po prostu zrobić histogram, czyli na przykład jak, jak dużo gra meczów. No i zaznaczam sobie najpierw to co mnie interesuje, czyli te tutaj gemy. Przechodzę do narzędzia główne. Nie narzędzia główne, wstawianie. I tutaj mamy coś takiego jak wstaw wykres statystyczny. Rozwińmy to. I teraz tutaj właśnie się nam pojawił histogram. Kliknijmy, kliknijmy ten pierwszy histogram. Nie chcę z wykresu Pareto, chcę histogram normalny. Ok. I teraz zobaczcie. Pojawił mi się tutaj jakiś wykres. Gdzieś tutaj Excel podzielił sobie te przedziały sobie sam zrobił. Ja chciałem co 5, ale to ja sobie powiedziałem. On jeszcze mnie nie usłyszał. Ja niestety. Co 4,5. Tutaj widzę, że sobie zrobił te przedziały. Ja chciałem co innego. Tak naprawdę nie wiem dokładnie. Muszę najechać na, wy... na słupek, żeby wiedzieć, że tu jest 25, tu 27, a tu 5. Dlatego najpierw sobie najadę na słupek, kliknę prawym, kliknę dodaj etykiety danych i już teraz tutaj mam, że wiem, że tu jest 27, tu 5, tu 4 itd. Tak Cały czas tutaj te przedziały bym chciał zmienić. Dlatego jedźmy tutaj na oś poziomą, formatuj oś i zobaczcie, teraz tu już nam wyskoczyło szerokość przedziału, tak 4,5 on sobie zrobił. Jak chcę 5, czyli będę miał 5 przedziałów i wyszło nam, że tutaj pierwszy przedział od 12 do 17 gemów i Ida Świątek rozegrała aż 32, czyli to są krótkie mecze. Potem od 17 do 22, to, to są te troszeczkę dłuższe, a na przykład bardzo długie, czyli jakieś tam trzy setówki, to już mogą być te tutaj trzy te dwa przedziały, tutaj. No i tak stworzyć łatwy histogram. Co tu jeszcze można. Tak możemy sobie tutaj zmienić tytuł na ilość gemów w 2024 rok. I to wszystko. Subskrybujcie mój kanał, piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę. Cześć.